Dzisiaj zabieram Was do Krakowa, gdzie spróbuję naprawdę wyśmienitego kebaba, a także spróbuję wykwintnego lunchu i poprawię to wszystko kolejnym świetnym śniadaniem w tym mieście. Siądźcie wygodnie, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i zaczynamy. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Ja znajduję się właśnie w Krakowie i dzisiaj właśnie film z tego miasta. Siedzę obecnie w kawiarni, którą zobaczycie na sam koniec tego filmu. Będziemy tutaj jeść śniadanie, a wy póki co zobaczcie, co do tej pory, dla nas do tej pory, zjedliśmy w Krakowie. Będzie kebab, będzie coś bardziej wykwintnego. Myślę, że warto oglądać dalej. Lecimy. Na początek przyszliśmy do miejsca, które zawsze chcieliśmy odwiedzić. Jesteśmy w hotelu Podróżą, gdzie działa restauracja Podróżą. I tutaj jest taka ciekawa rzecz, albowiem codziennie można od 12 do 16 przyjść na lunch i za 59 zł spróbować posiłku składającego się w zasadzie z 7 dań. Jest takiej tacy, na której jest 5 różnych przystawek, z dania głównego oraz oczywiście z deseru. Jest to taka bardziej wykwintna restauracja, restauracja fine diningowa. Oczywiście te lunchy się co jakiś czas zmieniają. To, co dzisiaj zobaczycie, niekoniecznie będzie dostępne w dniu, w którym odwiedzicie to miejsce. Innym plusem tego miejsca jest bliskość starego rynku krakowskiego. To jest dosłownie kilkadziesiąt metrów. Naprawdę przepiękne wnętrze, oby też przepiękne było dzisiejsze jedzenie. Dostaliśmy naszą tacę przystawek i to jest rzeczywiście taca. Na niej 5 talerzyków, w zasadzie 2 talerzyki i 3 miseczki. Miseczce numer 1, w takiej filiżance w zasadzie, mamy bulion. Bulion na żeberkach wieprzowych i kapuście. Bardzo intensywny, bardzo smaczny, bardzo mięsny. To jest tam bulion, bez żadnych dodatków, ale ten smak jest na tyle intensywny, na tyle wyrazisty, że to w zupełności wystarcza. Mamy też chleb, pieczywo własnego wypieku. Podejrzewam, że to pieczywo jest codziennie w lunchu. Tak przynajmniej zakładam, jeśli byliście tutaj i było inaczej, to piszcie w komentarzach. Pieczywo jest świetne. Dostaliśmy 2 rodzaje, naprzennym i nożytnym zakwasie. To naprzennym smakuje mi bardziej. Do tego masełko z pyłkiem pszczelim, też wyśmienite. Mieliśmy też łososia, łosoś wędzony z dodatkiem takiej pianki na bazie serka Philadelphia z dodatkiem pomarańczy. Ten pomarańczowy posmak był bardzo wyraźny. Akurat łosoś chyba najmniej taki zaskakujący. O dziwo, dużo bardziej zaskakująca była sałatka Cezar. Tutejsza wersja sałatki Cezar. Mamy sałatę rzymską, trochę kurczaka, ser i posmak trufli. Bardzo wyraźny. No i na koniec jeszcze boczniaki. Boczniaki w cieście z tutejszym miso. Bardzo dobre, chrupiące. W środku mięciutkie. No i to miso lekko takie nawet pikantne. Wyśmienite, no. Zaczyna się super. Fajny sposób podania, fajny sposób ogrania przystawek. No i też sprytny sposób, jak dać 7 dań w trakcie lunchu za taką całkiem przyzwoitą, jak na tej klasy restaurację, cenę. W ramach dania głównego jest ravioli. Ravioli ze szpinakiem i z ricottą. Do tego grillowane szparagi, pomidorki, pyszny sos oraz oliwa z czosnku niedźwiedziego. I wszystko jest naprawdę fantastyczne. Samo ciasto na ravioli jest genialne. Do tego ten sos, który rewelacyjnie miesza się z czosnkiem niedźwiedzim. Szparagi były idealnie chrupkie. Do tego pełne smaku pomidorki. Naprawdę udane danie główne. A w ogóle wszystko popijam lemoniadą. Lemoniadą z marakui. I tutaj tak powiem tylko, że ostatni film z Krakowa to były przede wszystkim jakieś dania street foodowe i zapowiedziałem w nim, że w kolejnym zjemy coś w bardziej restauracyjnym klimacie. No i się udało, aczkolwiek dzisiaj też na pewno coś street foodowego w tym filmie zobaczycie. Deser wygrał wszystko, słuchajcie. Był najbardziej zaskakujący z całego posiłku. Mieliśmy biszkopt, biszkopt śmietanowy, taki rzeczywiście w smaku był taki mocno, mocno śmietanowy i taki bardzo wilgotny. Na tym była pianka z ogórka i na tym wszystkim był jeszcze sorbet z marzanki wonnej. To jest takie zioło, takie ziele, które rośnie teraz w lasach w tym momencie i sorbet z tego ziela smakował jak las. Taki deser mógłby być w restauracji Amaro. Jak widzieliście naszą relację z atelier Amaro, tam było dużo jakichś takich leśnych akcentów i tutaj ten leśny akcent też był bardzo, bardzo wyraźny. I to wszystko, oprócz tego, że było zaskakujące, było też po prostu bardzo, bardzo smaczne. Właśnie takie odświeżające, nieprzesłodzone, nie za słodkie, ale takie, że po zjedzeniu całego posiłku czujemy się tacy rzeźcy, jakbyśmy właśnie wrócili ze spaceru w lesie mniej więcej. Wypiliśmy sobie do tego jeszcze po espresso. To był bardzo smaczny, bardzo pomysłowy i taki dość zaskakujący lunch degustacyjny, tak to też jest nazwane. Także no, te porcje nie są jakieś ogromne, nie wychodzimy objedzeni, wychodzimy na jedzenie, ale tak w punkt.
spróbowaliśmy 7 różnych dań i rzeczywiście w cenie 59 zł tych 7 różnych dań można tutaj spróbować. To jest fajne nie tylko w tygodniu, ale też w weekendy, czyli wtedy, kiedy najczęściej na pewno odwiedza się Kraków turystycznie. W czym tkwi haczyk? No haczyk tkwi w tym, że w cenie nie są oczywiście napoje. No i te napoje tutaj są dość drogie, bo woda 0,7 litra, cisowianka 20 zł, lemoniada jedna 15 zł, no to cena normalna powiedzmy za lemoniadę w Krakowie. Za to kawa, espresso 15 zł za pojedyncze espresso, a 18 zł za podwójne espresso. Także doliczając do tego oczywiście dwa lunchy po 59 zł, zapłaciliśmy tutaj 201 zł. To i tak dużo niższa cena niż gdyby tutaj przyjść na regularną kartę czy na menu degustacyjne. I tak moim zdaniem warto. Niekoniecznie trzeba brać tyle napojów. Ten zestaw lunchowy był na tyle ciekawy, że z chęcią bym tutaj kiedyś wrócił znowu na jakiś lunch, bo te lunche faktycznie się zmieniają. Jak i w ogóle na menu degustacyjne, takie regularne, czy po prostu na jakieś dania z karty, no bo te jedzenie było świetne, pomysłowe, bardzo ciekawe i lunche myślę, że są tutaj wprowadzone po to, żeby zachęcać do tego, by ludzie tutaj przychodzili również o innych porach. Tyle z restauracji podróżą. Przenieśmy się dalej. Przyszliśmy na kebaba. Pierwszy raz jem chyba kebaba w Krakowie i przyszliśmy do miejsca, które niedawno zostało mi zarekomendowane. Nazywa się Yamra. Jest to syryjski grill. Można tutaj zjeść kebaba takiego ciętego, donera, albo możemy zjeść też shish kebaba, czyli mięso jest grillowane na szpadzie. Zamówiłem takiego i takiego. Zobaczymy. Słyszałem mega dużo dobrych opinii o tym miejscu, że to mięso jest tutaj naprawdę smaczne. I się okaże. No zobaczymy. Zobaczymy. Jestem dobrej myśli. Mam dwa kepsiki. Tutaj jest kanapka Aleppo i to jest z tym mięsem ciętym, z donerem. To są dwa różne mięsa. Jest wołowina oraz kurczak i mieszany sos. A tutaj jest ten kebab z szaszłyka i tutaj jest jagnięcie. Próbowałem obu kepsików i jestem bardzo zadowolony. Ten z mieszanym mięsem, czyli z wołowiną i z kurczakiem, ciętym z donera, tak zwana szarma, jest bardzo smaczny. Bardziej mi smakuje to mięso z kurczaka niż ta wołowina. Zresztą jak spojrzałem na te kręcące się donery, no to kurczak wygląda o wiele bardziej apetycznie. Tutaj do tego mamy dwa sosy, bo wziąłem sobie sos mieszany, także jest sos czosnkowy oraz taki ostrzejszy sos, aczkolwiek nie jest jakoś bardzo pikantny. Jest ogórek, jest pomidor, jest czerwona cebula i dużo pietruszki. Wszystko jest w takiej picie zawijane i zapiekane, dość mocno, zresztą widać po kolorze. I jest to naprawdę bardzo smaczny kepsik. To jest mała porcja kanapki Aleppo. Można też wziąć dużą, ale stwierdziłem, że jak biorę dwa kebaby, no to jeden wezmę mniejszy. Sprytne. I w zasadzie nie mam nic do zarzucenia tej kanapce. Jedyne co, to pewnie bym wziął faktycznie wersję z kurczakiem następnym razem tylko i wyłącznie. I być może tylko i wyłącznie z ostrym sosem. No a drugi kepsik, to tak jak mówiłem, jest kebab z jagnięciny mielonej i grillowanej na szpadzie. Można też zamówić wersję z wołowiną i z jagnięciną w ramach jakby jednej szpady. Oraz chyba z kurczakiem jest także. Dodatki podobne. Jest ostry sos, jest pietruszka, czerwona cebula, pomidor, jakiś ogóreczek. Wszystko jest tak samo zawijane i zapiekane. I jest to jeszcze smaczniejsze, bo to mięso jest przede wszystkim bardziej soczyste. Jakbym miał wrócić, to właśnie przede wszystkim na to. To był naprawdę bardzo smaczny kebab, a w zasadzie dwa bardzo smaczne kebaby. Świetnie doprawione mięso, fajne dodatki, dużo pietruszki, więc pewnie nie każdemu to będzie smakowało, ale dzięki temu jest dość autentycznie. A cenowo wygląda to tak, że kanapka Aleppo, ta mała, 18 zł, a ten kebab hash-hash, czyli na szaszłyku z jagnięciną, 28 zł. Do tego każdy dostaje herbatkę przy składaniu zamówienia oraz ciasteczko. My próbowaliśmy każdego ciasteczka i w sumie wszystkie pyszne. I herbatka bardzo słodka, to trzeba zaznaczyć, jak to w tego typu miejscach bywa, ale ona jest za darmo dla wszystkich. Polecam Yamrę na kebab. Ja może tutaj kiedyś na kepsika, zwłaszcza tego shisha, tego ze szpady, wrócę. Po street foodzie znowu wracamy do restauracji. Jesteśmy w restauracji Halicka przy ulicy Halickiej. Jest to restauracja znajdująca się w hotelu Puro. My tutaj śpimy i stwierdziliśmy, że musimy coś zjeść na kolację, że chcemy coś zjeść na kolację, ale też nie mamy za bardzo czasu, żeby gdzieś wędrować, więc przyszliśmy tutaj. W sumie nigdy tutaj nie byliśmy poza śniadaniami. Zamówiliśmy po prostu przystawki. Zobaczymy, ile nam starczy czasu, czy będzie czas na dania główne. Gra tutaj zespół, więc jest trochę głośno, ale mam nadzieję, że wszystko słychać. Zamówiliśmy sobie 5 przystawek. Po pierwsze był tatar. Tatar podany w takim mocno ziarnistym pieczywie. Tatar już wymieszany z cebulką, z ogórkiem kiszonym. Taki prosty, ale bardzo smaczny. Zamówiliśmy też
pierogi z bryndzą. Tutaj korzystają w tej restauracji z produktów z okolicy, z województwa małopolskiego, bryndza wiadomo, z Podhala. Są to pierogi takie podsmażane, w środku farsz z bryndzy, do tego sos na bazie leśnych grzybów, bardzo smaczny. Kolejna rzecz trochę taka lekko dziwna, to grillowany bunt. Nie jadłem nigdy wcześniej grillowanego buntu. Do tego mamy tak cienko pokrojoną kalarepę, tak mega, mega cieniutko. Zioła oraz syrop z mniszka. Dość taka słodkawa przystawka, ciekawa. Myślę, że warto jej raz spróbować, ale to nie jest taka rzecz, którą mógłbym jeść często. No i ostatnia rzecz, trochę dziwne zamówienie z naszej strony, to sery. Te sery mogłyby być na dobrą sprawę w deserach, a nie w przystawkach. Mamy ser kozi, bardzo intensywny. Jest to farmerski kozi ser łomnicki, polany z preclem oraz z miodem spadziowym z Roztocza. Ser bardzo intensywny, świetnie się łączy z tym słodkim miodem. Precel, nic szczególnego, szczerze mówiąc. A drugi ser to jest ser krowi, też farmerski ser krowi, ale jerseyowy, czyli taki niebieski, pleśniowy. I to też jest bardzo intensywny ser. Do tego mamy podane, napisano w menu, że to jest konfitura z rabarbaru, ale mi to smakuje jak mango. Może się tylko sugeruje kolorem, ale no, takie słodkie, ale mango trochę kwaśne. I to są nasze przystawki. Chyba nic więcej nie zdążymy zjeść, także kończymy, co tu mamy na stole. Co będzie lekkim wyzwaniem, bo te sery są bardzo intensywne, ale spróbujemy. To była całkiem smaczna kolacja. Nie zjedliśmy może dużo. W ogóle okazało się, że nowy pomysł na tą restaurację jest taki, żeby przychodzić tam właśnie na przystawki. My kompletnie o tym nie wiedzieliśmy i po prostu sobie wybraliśmy takie rzeczy, a nie inne. A później kelnerka nam powiedziała, że no tutaj właśnie o to chodzi, żeby przyjść, pozamawiać sobie kilka mniejszych talerzyków i popróbować więcej rzeczy. Do tego ta knajpka jest, myślę, stworzona. Mi chyba najbardziej smakował tatar i pierogi, chociaż te sery też były świetne. Generalnie podoba mi się to, że w karcie, w restauracjach są sery podawane z miodem albo z innymi jakimiś słodkimi konfiturami. To jest, myślę, fantastyczne. Jakie ceny? Cisowianka 19 zł, 0,7 litra, tatar 34 zł, grillowany bunt 22 zł, pierogi z bryndzą 24 zł, krowi ser jerseyowy, czyli ten niebieski 34 zł, a ten kozi ser za 26 zł. Razem wyszło 159 zł, a ja tutaj jeszcze na koniec dodam, że podoba mi się, kiedy hotelowe restauracje nie są takimi typowymi hotelowymi restauracjami, gdzie zawsze musi być burger, zawsze musi być steak, łosoś i generalnie takie standardy, tylko kiedy jest coś ciekawszego i taka jest właśnie Halicka przy hotelu Puro, a my już jesteśmy z powrotem w kawiarni naszej. Nazywa się bardzo oryginalnie Kawa, znajduje się przy ulicy Romanowicza, więc się mówi, że to jest kawa przy Romanowicza. No i tutaj można przyjść na kawę, przede wszystkim kawa speciality, bardzo, bardzo smaczna. Ja piję sobie kawę z dripa i jest to prawdziwa bomba smaków, owocowa, dość mocno, z ziarnem z belgijskiej palarni. Chciałem zamówić szybki przelew, ale zostałem namówiony na dripa i to był strzał w dziesiątkę. No, przepyszna kawa, jedna z najlepszych, jakie piłem w ostatnim czasie, a piję dużo kawy. No i mamy też śniadania. Ja sobie zamówiłem śniadanie duńskie i to jest właśnie takie typowe skandynawskie śniadanie, czyli mamy jajko na miękko, tutaj dwie sztuki, idealnie przygotowane. Do tego jest focaccia, bardzo taka pulchna, smaczna, z chrupiącą skórką oraz szereg różnych dodatków. Jest sól, twarożek, czatni z barbaru, czyli coś takiego bardziej słodkiego. Są pikle spora, niespodziewane, ser taleggio oraz masło z dodatkiem czosnku niedźwiedziego, czyli takie no, sezonowe składniki, sezonowe dodatki, co jest, myślę, super. Akurat właśnie w przypadku takiego śniadania dość klasycznego, można powiedzieć, ale właśnie z sezonowymi składnikami, no to wszystko jeszcze lepiej smakuje. I tutaj jakby do niczego się nie można przyczepić. Jest to bardzo smaczne, pożywne śniadanie z naprawdę świetnych jakościowo składników. Sonia z kolei zamówiła śniadanie, które nazywa się jęczmień i to już jest nie Dania, tylko jakaś Azja. Mamy tutaj kaszę jęczmienną, taką jęczmieniankę, coś w rodzaju owsianki wytrawnej. Do tego było jajko, jest sos sojowy, imbir, chili, sezam, olej sezamowy. Naprawdę no, dużo takich smaków azjatyckich. Chrupiący czosnek, była też kolendra, no dużo się działo. Bardzo smaczne, też bardzo, bardzo sycące śniadanie. Jeśli ktoś szuka takich ciekawszych smaków lub niespotykanych, no to śmiało może sobie taką kaszę jęczmienną, kaszę pęczak w wydaniu azjatyckim zamówić. No i tutaj nasz znajomy jadł jeszcze kaszę manną, w takim wydaniu na słodko. Też był ten czatnik rabarbarowy, co u mnie, był też cukier trzcinowy, domowa śmietana, ziemia czekoladowa. Bardzo też ciekawe, intrygujące śniadanie, tylko że w wydaniu na słodko. Póki co wszystko naprawdę fantastyczne, a jeszcze mamy deserki. I te desery były przepyszne, rewelacyjne. Była taka bułka i myślę, że to jest po prostu bułka z cukrem wiśniowym, ale jak ją podniosłem, to się zorientowałem, że coś jest na pewno w środku i w środku były, słuchajcie, wiśnie wymieszane z takim kremem śmietanowym.
smakowało trochę jak mascarpone. To było genialne. Do tego jedliśmy też taką drożdżówkę z rabarbarem. Ona w ogóle była wegańska. No i ten rabarbar kwaśny, trochę słodki, no coś cudownego. Także warto tutaj przyjść nie tylko na kawę, nie tylko na śniadania, ale też na słodkości. Ile to wszystko kosztowało? Śniadanie duńskie 34 zł, ale tu uwaga, można wziąć troszkę mniejszą wersję jego, jeśli ktoś nie jest bardzo głodny, z jednym jajkiem na miękko i pewnie z mniejszą ilością focacci i tak dalej, i tak dalej. Ono jest za 20 zł. To śniadanie Sony jęczmień 24 zł, a ta kasza manna też 24 zł. Drożdżówki, ta wegańska z rabarbarem za 10 zł, a ta bułeczka z kremem śmietanowym i wiśniami za 14 zł. No i do tego kawa drip za 18 zł i flat white za 13 zł. I to wszystko z Krakowa. Dużo smacznego zjedliśmy podczas tego pobytu, trzeba to przyznać. Tak jak mówiłem, było mniej street foodu, więcej takich restauracyjnych dań w kontrze do poprzedniego filmu z Krakowa. Dajcie znać w komentarzach, co lubicie jeść w Krakowie, gdzie lubicie jeść w Krakowie i może następnym razem uda się te miejsca odwiedzić. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.